Dobra. Dzień dobry, proszę Państwa. Wybiła godzina 18. Jak w każdy ostatni poniedziałek miesiąca spotykamy się na Żuławskiej Kafejce Historycznej. Ja nazywam się Łukasz Kępski i z imienia Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego mam przyjemność prowadzić Żuławskie Kafejki Historyczne. Moim dzisiejszym gościem jest dr Jordan Siemianowski. Dzień Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. I doktor Jordan Siemianowski, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. I to, co chyba jest najciekawsze, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat stosunków pomiędzy Polską a Skandynawią w dwudziestoleciu międzywojennym. Dzisiaj patrzymy na Skandynawię pewnego rodzaju jako miejsce emigracji, kraje wysoko rozwinięte, przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestie socjalne. I to, co też jest najważniejsze, chyba fajnie by było spojrzeć na to pod kątem historycznym, bo jeżeli też rozmawiamy o Skandynawii, to zazwyczaj myślimy też w kontekście wojen toczonych przez Polskę i Szwecję, między innymi w XVI, XVII i na początku XVIII wieku, kiedy mówimy o tej Wielkiej Wojnie Północnej. No właśnie. Krótko i zwięźle i na temat. Jordan, ja mam do ciebie proste pytanie. Jak wygląda ta sytuacja? Bo mamy dwudziestolecie międzywojenne. My, jako państwo, odradzamy się po 123 latach. Jesteśmy państwem, które powstaje jakby z trzech różnych części. Mamy swoje własne problemy. Jak wygląda wtedy Skandynawia? Na początku, byśmy powiedzieli, po I wojnie światowej. Ona wygląda zupełnie inaczej niż Polska, od tego trzeba zacząć. Szwecja, oczywiście państwo już to istniało od wielu lat, tak samo Dania. Jeżeli chodzi o Norwegię, to ona wybiła się na podległość w 1905 roku. Zerwała podstępem, może tego już nie, czy też podstępem, albo takim sprytnym posunięciem, tak można byłoby to nazwać. W 1905 roku i stała się niepodległym państwem. Natomiast jeżeli chodzi o Finlandię, ona odzyskała niepodległość w 1917 roku. I tak naprawdę spośród państw skandynawskich, jeszcze to pojęcie wyjaśnię tutaj, no najwięcej wspólnego pod względem położenia geopolitycznego, strategicznego miała Skandynawia. Ale teraz jeszcze ja będę tego określenia państwa skandynawskie oczywiście używał, natomiast Finn mógłby się obrazić, jeżeli bym powiedział do niego, że jest Skandynawem. Jeżeli mówimy o państwach nordyckich, jak najbardziej nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. W Finlandii też jest inny język, oczywiście nie należy do grupy języków germańskich, jest język ugrofiński, drugim językiem urzędowym jest szwedzki, no ale tutaj jakby Finowie chcą się czuć odrębnie. O ile okres I wojny światowej, tej polskiej historiografii, pamięci można uznać za taki udany okres, no przecież, jak powiedziałeś, odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach. O tyle państwa skandynawskie czy też nordyckie wspominają ten czas no już różnie. Te państwa podczas I wojny światowej były neutralne. Tego się trzymały, bo będzie może też, nie może, ale na pewno odgrywać także ogromną rolę podczas, no jak to nazwać, pierwszego etapu II wojny światowej, czy początku II wojny światowej, ale dla Półwyspu Skandynawskiego, bo dla nich wojna się zaczęła w kwietniu 1940 roku. Natomiast państwa te były neutralne, nie oznacza to, że nie poniosły jakichś strat gospodarczych. Była reglamentacja żywności, były kartki. Flota państw skandynawskich również ucierpiała. No, norweska flota straciła połowę tonażu. Jeżeli byśmy spojrzeli na wartości procentowe, no to najwięcej, tak, spośród wszystkich państw, które, no właśnie, może nie brały udziału w I wojnie światowej, bo powiedziałem, że państwa skandynawskie były neutralne, ale w jaki sposób były zaangażowane, to też nie należy tego określać w ten sposób, że spółki armatorskie państw skandynawskich były państwowe. Nie, one były prywatne. To wszystko było zgodnie oczywiście z planem, czy też z prawem, tak, na podstawie chociażby konwencji paryskiej z 1856
roku. I to jest 1918-1919 rok. Trzeba było oczywiście, także mówię o państwach skandynawskich, poszukać nowych rynków zbytu, odbudować przerwane linie komunikacyjne dla towarów, dla ruchu pasażerskiego. No i jeszcze bardzo duży problem był, jeżeli chodzi o rynki zbytów, mianowicie rewolucja w Rosji. Tam był duży chaos, ten rynek praktycznie nie istniał. Inwestowanie w ten kraj no, też było, umówmy się, bardzo, bardzo ryzykowne w tym czasie. Z Polską, no nie wiadomo, tak? No, co to ma być? Sezonsztat? Może? Nie wiemy tutaj, no nikt wtedy nie wiedział, tak? Jak ta niepodległość Polski długo potrwa. Nie wiem, czy jeszcze jakieś informacji nie potrzebujesz. Tutaj. Wiesz co, jeżeli chodzi o mnie, to jest 19-18 rok. No, to jest wiesz, ten, to co jest ważne, początek. To ty też powiedziałeś, że z jednej strony mamy tą gospodarkę, bo to też musimy sobie powiedzieć, że ta gospodarka i poszukiwanie tych nowych rynków zbytów dla towarów skandynawskich, ono jest niezwykle istotne. Czy ta Polska jakby jawi się jako ten kraj możliwości, przede wszystkim sprzedaży surowców, sprzedaży swoich produktów dla krajów skandynawskich? No bo tutaj mówimy tak. Przede wszystkim o tych dwóch misjach norweskich i szwedzkich. I tak i nie. Okay. I tak i nie. Już mówię. To trzeba było postawić diagnozę i troszeczkę już o Skandynawii czytam i widzę, zresztą nie wiem, w latach 90. też to widzimy, czy w 2000, że Skandynawowie są bardzo dobrymi negocjatorami. Jakoś to już u nich wyszło, mają to we krwi, ale też nie podejmują decyzji zbyt pochopnie. To pewne rzeczy muszą być dokładnie zdiagnozowane, a później jest dopiero podejmowana odpowiednia decyzja. Jeżeli Rosja sowiecka tak, była pogrożona w chaosie ze względu na rewolucję, no to chcąc nie chcąc, państwa skandynawskie spojrzały na Polskę, no a może to będzie jakiś taki substytut, prawda? Trudno było wówczas ten rynek określić pod względem ludności, bo granice były to nie jest tak jak dzisiaj, tak? 1922 rok, no mamy dopiero granice ustalone. Wówczas one się kształtowały i zmieniały się, wyglądały naprawdę dziwacznie, tak to mogę ująć, ale potencjał był i w państwie, w odradzającym się państwem polskim, tutaj możemy wskazać na śledzie, ważny towar, to zawsze chcieli Skandynawowie sprzedawać, a druga rzecz, no, oni nigdy nie mieli soli. No tutaj, a my mamy sól, ale nie mamy śledzi. I teraz kto u nas jeszcze mógłby kupić śledzie? Biedni chłopi oczywiście. No, dla Skandynawów było to wiadomo, tak, że no, Polacy nie są najbogatszą nacją, tak? Bardziej, że no, raczej trzeba było się odbudować, jeszcze, powalczyć jeszcze, tak, o granicę. To też było niepewne. A więc biedna ludność chłopska i jeszcze Żydzi. Tutaj okay. Też na to zwracano uwagę. Nawet interesowano się Żydami, tak? Zauważono nawet, że jeżeli są jakieś problemy, to z Żydami, ja mówię o tym, co Skandynawowie oczywiście myśleli, tak? To nie ma tutaj problemu antysemickiego, tylko jest jakiś problem religijny, tak? Że jakoś ten obrządek żydowski Polakom nie zawsze oczywiście pasował, ale też dobrze to zdiagnozowali, to całe dwudziestolecie pokazuje. Mianowicie, że no, trudno jest się ludności żydowskiej zasymilować. I teraz tak, mamy dwie misje tutaj. To ja powiem Państwu też, że nie jest to też dobrze zbadane może. Norweska misja jest dobrze zbadana, tak? Nie jedna osoba się tym zajmowała. Szwedzka w miarę, natomiast jeszcze nie wiemy o duńskiej misji, ale wiemy, że była. Wiemy, że była. Są dokumenty na ten temat. Być może się zajmie tym profesor Hajnuk, być może inna osoba. Jeszcze czekamy. Będzie to naprawdę fajny materiał porównawczy. Główna sprawa, czy też główny problem tutaj w przewozie towarów to oczywiście Gdańsk.
To jest jedna rzecz. Nie wiadomo było, do jakiego państwa będzie ten Gdańsk należał. Ja jeszcze powiem taką rzecz, no, trzeba było sobie przypomnieć jeszcze mapę rozbiorów Polski. Gdańsk w 1918 roku, 19 był upadłym miastem. To nie był ten port, ten duży, tak, bałtycki port, który miał kontakty z Anglią, z Holandią, tak, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie w wyniku zaborów. Jeżeli spojrzymy na mapę zaborów, to zobaczymy, że idąc od północy mamy Gdańsk, wzdłuż Wisły, tak, w górę, tak, Wisły, płyniemy dalej, zaczyna się zabór rosyjski. Także ta arteria główna była praktycznie w trzech zaborach. To właśnie szkodziło Gdańskowi. No, żegluga zamarła. Pytanie, jakie się rodzi teraz, to w takim razie, który port, czy też które porty były ważne dla handlu ziemiami polskimi? Szczecin, także Kaliningrad. Gdańsk nie był jasny, ale to nie znaczało tego, że nie można było go oczywiście zbadać. I tak w 1919 roku misja norweska gospodarcza pod przewodnictwem norweskiego inżyniera Samuela Eidego wybrała się do tegoż miasta. On był inżynierem, ale on pojechał bardziej na południe, aby szukać ropy naftowej. I teraz to jest ciekawa rzecz, tylko kwestia jest tego, jak to interpretować, bo to, co powiem, nie jest prawdą w tym sensie, że tak było, ale ja mówię o tym, co myśleli Norwegowie. Tak trzeba to zinterpretować. I oni myśleli, że na południu Polski są drugie co do wielkości złoża ropy naftowej w Europie. I to było bardzo zachęcające dla nich. No, chociażby, nie wiem, po to, żeby... Mówisz, ja wejdę do tego. Ja wejdę w słowo, mówisz o tym okręgu, który znajdował się w Małopolsce. Galicja, tak, głównie tak, Galicja. Tak, okay. Bóbrka. Mm-hmm. Tam jeszcze są jakieś pozostałości, chyba nawet działają, ale to dosyć dziwacznie wygląda. Nie jest to w każdym razie duża infrastruktura. Mm-hmm. A więc Gdańsk, jedna rzecz, bardzo dobrze to zbadano. Dysponujemy bardzo dobrymi, dokładnie szczegółowymi opisami dźwigów, tak, kranów, jak to wówczas nazywano, nabrzeży, stoczni, Wojana, tak, Szichała. Stwierdzono, że to jest port, który może się przydać w handlu z Polską. Stwierdzono także, to akurat diagnoza nie była dobra, że Puck też się nadaje na port. Nie, to tam jest za płytko trochę. To może na łódkę popływać, nie statkiem. Statek tam nie ma co robić. Zwrócono uwagę na Łódź, przemysł tekstylny oczywiście, cukier z Wielkopolski, naturalnie, takie rzeczy. Sól oczywiście, tak, jasne. No i okej, ale to nie było fajne wszystko, tak. To tak dobrze nie wyglądało. Jakie problemy były? No bo oczywiście były. Na przykład słaba komunikacja kolejowa. Przecież te tory my przekuwaliśmy w dwudziestoleciu międzywojennym, jak granice były ustalone. To był problem duży techniczny. To południe, tak, węgiel jeszcze, na to zwrócono uwagę. To bardzo ważna rzecz. Wówczas Skandynawowie, Norwegia miała węgiel od Anglii, Szwecja od Niemiec. Natomiast no, tu był problem, żeby ten węgiel przewieźć. To raczej przez Szczecin. Mnogość walut. Nie opłacało się interesów robić w Polsce. Naliczono, z tego co pamiętam, 27 walut w Polsce. Jaka obowiązywała? Jak robić interesy? To było właśnie utrudnione. Problem też dotyczył utworzenia floty. My też byliśmy oczywiście tym zainteresowani. Nie mieliśmy ani jednego statku, gdy odzyskaliśmy niepodległość. Oczywiście flota handlowa była utworzona, ale ona była na papierze. Oczywiście były jakieś tam statki na Morzu Czarnym, ale tylko z nazwy polskie, w tym sensie, że pływały pod polską banderą. To jest jedna rzecz. Natomiast my chcieliśmy, aby, no były plany takie, ale powiem to w dużym skrócie, chcieliśmy, aby to Norwegowie właśnie wyłożyli pieniądze w sensie takim, aby udzielili nam pożyczki,
ale te statki, bardzo nam na tym zależało, aby pływały pod polską banderą. To na razie skończę o Norwegii, ten wątek. I teraz Szwecja. Szwedzkie misje gospodarcze miały miejsce w Warszawie. One były między innymi zorganizowane przez Alfa Pomiana Hajdukiewicza. To był Polak, ale on mieszkał od kilku lat już w Szwecji. Był tam zaangażowany wcześniej w takie towarzystwo gospodarcze szwedzkie. I chodziło o to, aby sprzedać tam buty. Może dziwna rzecz się wydawać, buty. 18 tysięcy, tak, w pierwszym rzucie, później 130 tysięcy. Pamiętajmy też, co się działo. To profesor Waldemar Rezmer ustalił datę konfliktu polsko-bolszewickiego. On już się zaczął w styczniu 1919 roku. My wiedzieliśmy, że będziemy musieli walczyć o swoje granice. Nie wszystkie wojska miały obucie, że tak powiem. Tak? To było bardzo ważne, oczywiście, aby żołnierz miał no, to podstawowe wyposażenie, tak, przecież nie będzie maszerował bez butów. To jest jedna rzecz. Ale jeszcze planowano rozeznać się, co takiego moglibyśmy Polsce sprzedać. No akurat jeżeli chodzi o Szwecję, to tutaj no już chyba od wielu, wielu lat słynna szwedzka stal. Jak ja to mówię, 100% cukru w cukrze, także tutaj też można powiedzieć 100% stal. Kopalnie Jelivare i Siruna w Nyland, w północnej Szwecji. Maszyny także. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale to rozwinęło się w dwudziestoleciu międzywojennym. Taki sprzęt, jak znany nam chociażby Electrolux. Tak? Oni mieli już wtedy pralki w dwudziestoleciu międzywojennym. Ja uważam, że nie wszyscy Polacy by to kupili, w sensie nie każdy mógłby sobie na to pozwolić oczywiście, tak, ale takie plany były. Natomiast większą rolę w mniemaniu Szwedów miał odgrywać także przemysł drzewny. I tu Szwedzi są bardzo dobrzy w tym, mówię o przemyśle, o tartacznictwie, o przemyśle drzewnym, wysokiej jakości maszyny, Husqvarna chociażby, tak, to też funkcjonowało. Prosta rzecz, chodzi na przykład o to, aby przy cięciu drzewa powstawało jak najmniej wiór, tak? Bo to się marnuje przecież, no oczywiście to. Też trzeba zwrócić na to uwagę. Jaka to była misja w 1919 roku z Pomianem Hajdukiewiczem. Jeszcze była jedna osoba, Karl Meller, to był bardzo dobry dyplomata, on wcześniej był chargé d'affaires w Köln, dostał bardzo dobrą ofertę, czy też sam złożył, powiem to kolokwialnie, CV, tak, aby dostać się na placówkę dyplomatyczną w Sydney. Wbrew pozorom, Skandynawowie mają bardzo dobre kontakty z Australią. I nie chodzi tutaj, proszę Państwa, o sprzedaż towaru, bo tu też chodzi o usługi właśnie. Tutaj znowu rolę dużo odgrywa flota, prawda? Bo to kontakty, to nie znaczy, że coś musimy sprzedawać. Usługa właśnie, usługa, tak? No ale on ostatecznie tutaj zaangażował się, jeżeli chodzi o Polskę. I też jakby w jego raporcie zostały powtórzone te rzeczy, o których ja powiedziałem. Do tego węgiel, tak, oczywiście. Tu węgiel się cały czas naturalnie pojawiał i w zasadzie te same problemy walutowe. Na to też Szwedzi zwracali oczywiście uwagę. Jak mówiłem, o Duńczykach nie wiemy zbyt dużo. Tutaj są takie pamiętniki, które wspomniana jest, tak, też duńska misja, ale to w jednym zdaniu, tak, w tym sensie, że te misje skandynawskie, uczestnicy misji skandynawskich, no, lubili napoje wysoko, wywyskokowe, tak, czy z alkoholem, to też taka ciekawostka, no to też jest takie wskazanie. No wiesz, jakby ja ci powiem to tak, że w jaki sposób no jakby napoje wysokoprocentowe czy tam wyskokowe w dyplomacji chyba od wielu lat odgrywają istotną rolę. Jasne, tak.
Słynne spotkanie Augusta II Mocnego z Piotrem Wielkim w Rawie, gdzie panowie sobie urządzili pijacki pojedynek. Ja jednak, wiesz co, to co mi też przychodzi, bo ty mówisz o stosunkach gospodarczych i naturalną koleją rzeczy przychodzi mi na myśl też żegluga, ale ja bym chciał spojrzeć na zupełnie coś innego, bo dzisiaj przede wszystkim, jeżeli patrzymy na Skandynawię, to z jednej strony, tak jak już powiedziałem, myślimy o tym wysokim zapleczu socjalnym, myślimy o jakby kwestii ludzi, którzy emigrują do Skandynawii ze względu na też pracę. Przepraszam, że ci przerwę. Socjal w Skandynawii tworzył już się w dwudziestoleciu międzywojennym. Mhm. Okej, okay, no. Dobra. Słuchaj, druga wojna przerwała to. Jakby to, co mi zawsze przychodzi i to, co wiesz, jakby jeszcze od czasów studenckich, to, co zawsze Skandynawia na masową skalę eksportowała do Skandynawii, no to jednak zespoły black metalowe, a więc jakaś, no czy tam scena metalowa, czyli te słynne nasze norweskie misie. I słuchaj, ja bym raczej spojrzał teraz na kulturę. Słuchaj, jak wygląda ta kwestia, jeżeli chodzi o wymianę tą kulturalną pomiędzy Polską, rodzącą się Polską w dwudziestoleciu międzywojennym na samym początku, później już tak jak powiedziałeś po tych wojnach 1922, kiedy to państwo jakby ukształtowały się granice, ono powoli okrzepło. Jak przedstawiała się ta już wymiana na polu kultury? O jednej rzeczy muszę powiedzieć tutaj, która wydarzyła się o wiele wcześniej, ale dlatego chciałbym o tym powiedzieć, bowiem nie ma w dwudziestoleciu międzywojennym takiego wydarzenia, czy takich stosunków, punktu takiego, tak, na tej osi czasu, który by to przebił, mianowicie Dagny Juel, tak, pianistka, pisarka norweska, która była żoną Stanisława Przybyszewskiego. Dlaczego nikt z tego nie przebije? Dlatego, że Stanisław Przybyszewski był znanym pisarzem w Europie. Myślę, że wówczas, on w 26 roku zmarł, bardziej docenianym wówczas niż dzisiaj. Natomiast to też była taka bohema. Oni spotykali się w Berlinie, w takiej, jak to nazwać, kawiarnia, nie wiem, trudno byłoby to nazwać, jakaś mordownia, tak możemy, tam artyści byli, tam pito. Oczywiście rozmawiano na różne tematy. Ona się nazywała zum Schwarze Ferkel, czyli pod czarnym prosiakiem. No ale kto tam jeszcze się spotykał właśnie? Tam był August Strindberg, najwybitniejszy pisarz szwedzki. Tam był Christian Kroch ze swoją żoną, słynny malarz norweski, akademista. Przybyszewski miał jeszcze kontakty z Wigelandem, Gustawem Wigelandem, norweskim rzeźbiarzem, a także, i to jest mocny punkt, z Edvardem Munkiem. Okay. Edvard Munk był zazdrosny o Dagny Juel. Widać to jeszcze, no właśnie, tu jest problem z interpretacją, bo czasami to jest interpretowane, ja powiem Państwu zaraz o co chodzi, może lakonicznie teraz mówię, zaraz się wyjaśni. Czasami interpretowane jest to tak, że mamy do czynienia z namalowaną Dagny Juel, a czasami, że nie. Jest taki obraz Madonny. To jest kobieta półakt, kobieta odkryta od pasa w górę, w długich czarnych włosach i ma czerwony czepek. I to właśnie ta czerwień symbolizuje uczucie. Miłość generalnie. No jeszcze mamy grafiki, tak, czy też obraz... No, zazdrość, tak? Gdzie jest punkt pokazany i bardzo taki chory wzrok, chore oczy, a za nim widzimy parę, tak? To też tak się interpretuje czasami, że to jest Stanisław Przybyszewski i właśnie Dagny Juel. I tego nie przebijemy. O tym musiałem powiedzieć, mimo że to troszeczkę wcześniej było. Dagny Juel zmarła, została zamordowana, także ona w dwudziestoleciu nie żyła. Natomiast te kontakty, to są takie punkty, nie ma w zasadzie też jeszcze opracowania takiej syntezy, porządnej syntezy, tak, bo są jakieś oczywiście publikacje, ale mówię o syntezie, która by nam przedstawiała stosunki kulturowe polsko-skandynawskie, ale to nie znaczy, że nic nie wiemy. Są takie punkty, tak, w 1926 roku powstało Towarzystwo Szwedzko-Polskie w Szwecji, także Duńsko-Polskie w Kopenhadze oczywiście to miało miejsce. Jeżeli chodzi o przekłady, to ja też muszę to powiedzieć,
troszeczkę pracy będą mieli i mają cały czas, tłumaczę, dlatego że chciałbym Państwu podkreślić to, iż ta literatura, która była tłumaczona przez lata, skandynawska, ona jest tłumaczona z języka niemieckiego. Wiele filologii skandynawskich jakichkolwiek, czy nie wiem, tak zwanych skandynawistyk, tak mogę to określić, właśnie ma swoje korzenie w języku niemieckim. Te tłumaczenia nie są dokładne, teraz się zmienia oczywiście, dzieła są tłumaczone na nowo, no ale zobaczmy, co było tłumaczone z literatury skandynawskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Nobliści przede wszystkim, tak, to jest jasne. A więc Knut Hamsun, pisarz norweski, także Sigrid Undset. Co ciekawe, jakoś nie był popularny Bjørnstjerne Bjørnson, pierwszy noblista w ogóle, jeżeli chodzi o literacką nagrodę Nobla, Norweg. Tego jest mało. Selma Lagerlöf, ona jest noblistką i może Nobla otrzymała za książkę Gustav Berling, ale dużą poczytnością cieszyła się, no znana nam oczywiście książka Cudowna podróż. Naturalnie, prawda? Wspaniały taki epicka opowieść o losach chłopca, który oczywiście zmaga się z naturą, ale ta natura oczywiście mu jeszcze pomaga w życiu. I mamy jeszcze Andersena, właśnie Andersena. W dwudziestoleciu akurat zostało opublikowane całkowity zbiór, tak, baśni Andersena, to oczywiście jest, tylko jak mówię, trzeba wziąć pod uwagę, że z języka niemieckiego było to tłumaczone. Skoro jesteśmy o literaturze, warto wspomnieć... Słuchaj, ja ci wejdę jeszcze słowo, przepraszam. A jasne. Czy w drugą stronę, czy byli jacyś tłumaczeni w krajach skandynawskich polscy pisarze? Tak, ale to było trudniejsze. były slawistyki. Taki był Christian Stang w Oslo, ale ja nie wiem, czy ona działała prężnie, raczej nie. Jeżeli chodzi o slawistyki, to tutaj Szwecja ze swoimi znakomitymi uniwersytetami w Lund, w Uppsali oczywiście, to tak. Natomiast i Szwedzi głównie się tym zajmowali. Był taki Waldemar Rydam, który przetłumaczył Chłopów. Okay. Także ziemię obiecaną również. Mickiewicz też był tłumaczony, to jest mega trudna rzecz, oczywiście możemy sobie wyobrazić, ale zostało to zrobione. I jeszcze bardzo dużą poczytnością cieszył się Henryk Sienkiewicz, tak, Quo Vadis, okay. To noblista, tak, to zwróćmy. Oczywiście Chłopi też. Zresztą książka, ja muszę tutaj powiedzieć też, chciałem to właśnie także zaakcentować, nie do końca było jasne, czy Chłopi, czy Raymond otrzyma Nagrodę Nobla. To nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale to też powiem, troszeczkę przypadkowo się stało. Tą nagrodę miał w ogóle Stefan Żeromski otrzymać. Natomiast on napisał taką książkę Wiatr od morza. I no, zaszkodził sobie. No, jest, to by jakby nie zmieniło wartości oczywiście tego, jak pisał, o czym pisał i co pisał. Natomiast bardzo ona się Szwedom nie spodobała. Za dużo było tu Polski na morzu. Był taki jeszcze Charles de Fer polski w Sztokholmie, Alfred Wysocki. On zabiegał bardzo mocno o to, aby no, jeżeli nie Żeromski, no to weźmy tego Raymonta, prawda? Książka była już przetłumaczona na język szwedzki, to jest jedna rzecz, a także ona łączyła się z inną książką, ale z norweską, Knuta Hamsuna, Błogosławieństwo Ziemi. Tylko jedna rzecz, o ile Knut Hamsun, on się skupiał w tym, co pisał, tak, na jednostce, to było jakby u niego uwypuklone. Oczywiście w Chłopach nie. No mamy tutaj pewne społeczeństwo, wiosce, tak? Oczywiście.
To jakby się łączą. To też krytycy literacy te książki oczywiście łączą troszeczkę inne podejście Raymonta. No może nie do tych samych zagadnień, ale obracamy się oczywiście w środowisku chłopskim. Były też koncerty naturalnie. Kiepura występował w Skandynawii. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Thomas Tellefsen był uczniem Fryderyka Chopina. On oczywiście wtedy nie żył. Natomiast on przejął uczniów naszego znakomitego muzyka i właśnie Alfred Chybiński napisał o nim też biografię. Tak? To mało może też kto wie. Też ja nie wiem, nie mamy biografii na ten temat, żałuję troszeczkę, ale wydaje mi się, że zgodzą się Państwo ze mną, że to jest no, mocny punkt, tak? Również jeżeli chodzi o stosunki polsko-skandynawskie. To raczej oczywiście XIX wiek będzie, ale chodzi mi tutaj o biografię Tellefsena. Nie możemy zapomnieć także o Instytucie Bałtyckim, który powstał w Toruniu, ze Srokowskim jako pierwszym przewodniczącym, ale który tak naprawdę rozwinął się za Józefa Borowika, został przeniesiony 1935 roku w Gdyni. Widać tam duże chęci, ale też duże problemy, głównie językowe. Akurat szczęśliwie Instytut Bałtycki miał możliwość, aby zaangażować historyków, badaczy, tak, też literatury w pracę, w publikowanie o Skandynawii, no, ale ta bariera językowa jednak była nie do pokonania. Zresztą nie zawsze wszystko miało wysoką jakość, dlatego że my konkurowaliśmy w sensie Instytut Bałtycki z Towarzystwem Nordyckim, które miało swoją siedzibę w Lubece, a także z Uniwersytetem Greifswaldzkim. No, oni już mają tradycje bardzo duże, ponad stuletnie. Oczywiście o co chodzi, tak, żeby Niemcy chcieli udowodnić oczywiście tu całą swoją quasi filozofię o aryjskości i tak dalej, tutaj wątki niemieckie, jakie ziemie są, do Niemiec przynależą, korytarz gdański i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też problemy związane ze Skandynawią leżały nieco na drugim planie, ale nie znaczy, że oczywiście ich nie było. Baltic and Scandinavian Countries, takie było czasopismo, które publikowało naukowców skandynawskich. Jeszcze my pisaliśmy oczywiście w tym czasopiśmie, ale polscy naukowcy udzielali się w takim czasopiśmie jak Jantar. Słuchaj, a ja jeszcze mam takie jeszcze jedno pytanie, bo to mnie, jeżeli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne i taką kulturę masową, bardzo interesuje. Jestem po kilku jakby tam tekstach dotyczących Poli Negri i tego jej wielkiej kariery, z jednej strony w Stanach Zjednoczonych, z drugiej strony też w kinie europejskim, bo powiedzmy sobie szczerze, że ona grała przed tą wielką boomem amerykańskim i potem, kiedy jakby już z tej Ameryki powróciła w kinie niemieckim. Czy w jaki sposób jest na polu kinematografii wymiana pomiędzy, nie wiem, Polską, szczególnie chodzi o kino niemem, bo to jakby tutaj stwarzało pewne rodzaje możliwości. Głównie naszym kinem byli zainteresowani Duńczycy, ale oni ze wszystkich państw skandynawskich bardzo wcześnie zaczęli tworzyć filmy generalnie i dużo. To Duńczycy byli w tym bardzo dobrzy. Norwegia, z tego co pamiętam, 1900, jeszcze przed pierwszą wojną światową, jakiś krótki film jest o pewnym rybaku, który pływa w Oslofjordzie. To jest pokazanie właśnie walki, tak, tego rybaka z żywiołem, coś takiego jak Stary Człowiek i Morze. No mieliśmy filmy, Ham na przykład, tak, tutaj, który był wyświetlany oczywiście w Danii. Natomiast jeżeli chodzi o ilość, to Dania tutaj przodowała, ale jeżeli chodzi o filmy, które my moglibyśmy wyświetlać, to też Szwecja. Jeszcze przed Bergmanem byli dobrze. No, okay. Tak, to trzeba powiedzieć, ten poziom jakiś był wysoki. Ja mam wrażenie generalnie, że to wiązało się też z wysokim poziomem, ale teatr. Bergman też zaczynał od teatru. I to jakby później procentowało oczywiście w tym, że można było stworzyć
no, może nie jakieś wybitne dzieła, tak, bo Bergmana trudno jest przeskoczyć jakoś, prześcignąć w tym fachu, ale no, które mają wysoki poziom artystyczny, tak należałoby to oczywiście powiedzieć. Mm-hmm. A wiesz co, jeszcze jedno mi przychodzi, branżowe pytanie. Ja od razu powiem jeszcze, póki zadam ci to pytanie, że państwo możecie również zadawać naszemu gościowi pytania w komentarzach na Facebooku. Zresztą widzę, że część państwa zadaje te pytania, bardzo zachęcam. Słuchaj, mi jeszcze przychodzi do głowy jeden film, on jest bodajże szwedzko-duński, 1922 rok i Heksen. Wiedźma, tak? No, i czy on jakby, wiesz, jakby, czy spotkałeś się z informacją, że on, nie wiem, zyskał jakiś rozgłos? Nie, okay, nie spotkałem się, to wymaga dalszych badań jeszcze. Okej, okay, dobra, bo wiesz, to mnie zastanawiało... Starą książkę Ciesielskiego z lat 70., ale to trzeba było jeszcze pogrzebać, ona jest taka bardzo wyrywkowa. Dobra, super. Wiesz co, bo mówię, no te czarownice zawsze mnie jakoś zastanawiały, szczególnie, że to jest jakby kino, które bardzo mocno nawiązuje też do takiego kina niemieckiego. No tak, Niemcy też, nie wiem czy państwo wiedzą, ale zapowiadało się właśnie, że to nie Hollywood w dwudziestoleciu międzywojennym, jeszcze zanim Hitler doszedł do władzy, kiedy demokracja praktycznie kwitła w Niemczech, to wiele wskazywało na to, że to Niemcy właśnie będą tym krajem, który będzie tworzył najwięcej filmów. Tak? Nie mówię o jakości, ale o jakiejś takiej rozrywce. No ale Hitler przyszedł do władzy i troszeczkę zmienił jakby koncepcję, prawda, tutaj na do czegoś innego, jakby ten film miał mu służyć, czy też państwu, tak? Tak, jasne, to jak mówisz, jeszcze trzeba podkreślić to wiele razy, bowiem ta kultura skandynawska do Polski trafiała przez Niemcy i odwrotnie. Często okay, tak było. Często dobra. Tak było. Słuchaj, dobra, mamy kulturę, mamy gospodarkę, chyba czas na statki i żeglugę, bo to jest też to, co jakby w pierwszej kolejności przychodzi na myśl. Jak wyglądają te kontakty, jeżeli chodzi o żeglugę pomiędzy Polską a krajami skandynawskimi? Ty się jakby zajmowałeś nauką norweską. Bardzo... Tak, dokładnie. To może tak, ale nie będę tylko norweskiego opowiadać oczywiście, bo mówimy tutaj o państwach skandynawskich. Też nie wszystko jest badane oczywiście. Przynajmniej no, niby mamy tak szymańskiego polsko-skandynawskie stosunki, ale myślę, że trzeba byłoby to troszeczkę inaczej zbadać. Powiem państwu na początek, że tak naprawdę nie dowiemy się, jaki był stopień tych stosunków, dlatego że nie mamy źródeł dotyczących wartości towarów. Po prostu. To jest najważniejsze, pieniądz, tak? Nie, że przewożę 20 ton węgla, tak? Czy tam 3000. 20 ton, jeżeli ja już sobie tutaj dywaguję i wymyślam, ale te 20 ton może kosztować więcej niż 3000 ton węgla, prawda? Tego nie mamy. Natomiast na czym chciałbym się skupić, bo troszeczkę dzisiaj już mówiliśmy o tym, tak? O tym Gdańsku. W zasadzie zacznę od Norwegii może. Oni wchodzą po traktacie ryskim. Wiadoma rzecz, tak? Po 18 marca 1921 roku. I to jakby te jakby złe opinie wynikające z misji Samuela Idego, tam też był zaangażowany armator Turturesen, powiedział, że nie warto się angażować w udział floty norweskiej w handlu z Polską, dlatego że armatorzy norwescy spotkają same problemy. No ale był taki armator bergenski, Damschid Selskabsbergen, który postanowił się zaangażować w Gdańsku, później oczywiście w Gdyni. Początkowo współpracował z angielskim armatorem Walford Baltic Line. On później zrezygnował. To też jest kwestia polityczna, dlatego że początkowo Brytyjczycy chcieli, aby no, ten Bałtyk jednak do nich należał. A to dlatego, żeby mieć handel bardzo dobry z Rosją, żeby to trzymać tutaj rękę na pulsie. Później z tego zrezygnowali praktycznie, oddali Niemcom w 1935 roku, tak, 18 czerwca. Mamy taki układ brytyjsko-niemiecki, na mocy którego właśnie Niemcy mogły posiadać 35%
floty, marynarki wojennej, tak, brytyjskiej. No, bardzo dużo, tak, no, bo wiemy, że flota brytyjska była marynarka brytyjska była największa w ówczesnym świecie. Ale mamy też złe doświadczenia tutaj, bo to moim zdaniem, ja to teraz będę badał troszeczkę, zaraz Państwu powiem, o co chodzi. Troszeczkę już zbadałem, ale jeszcze chciałbym dokładnie to wyjaśnić w nadchodzących jakby badaniach. Utworzono, to nie jest żart, proszę Państwa, pierwsze długo prosperujące towarzystwo żeglugowe polskie, żeglugowe podkreślam, powstało nie w Gdańsku, nie w Szczecinie, a w Krakowie. No. One miały kapitał norweski też. No, oczywiście później została siedziba przeniesiona do Warszawy, później bliżej morza jeszcze, tak, no bo jak z Krakowa tutaj prowadzić tą żeglugę, ale to też nam świadczy o tym, jak ten Gdańsk był niepewny, prawda? To miało miejsce w 1919 roku. Natomiast tutaj zaangażowali się Norwegowie. My oczekiwaliśmy od Norwegów, że nauczymy się żeglugi. No bo nie mieliśmy doświadczeń. Był, nie wiem, Kazimierz Poremski, miał dużą wiedzę. Czasami miał wybujałe jakieś tutaj plany dotyczące polskiej floty, zupełnie nierealne. Nie stać nas było na to. Trzeba było kraj odbudowywać także. I ci Norwegowie po prostu nas wykorzystywali. To były te statki, ich w zasadzie było 5, one się więcej psuły niż pływały, pływały pod balastem, puste i tak dalej, i tak dalej. Bardzo złe doświadczenia mieliśmy, jeżeli chodzi o armatora Sarmacja. On przestał funkcjonować, daty są różne, 26, 27 rok możemy też powiedzieć. W każdym razie w 26 roku już żaden statek Sarmacji nie pływał. Były zresztą dwa zatopienia statków Sarmacji. Natomiast, zatopienie, dwie awarie. Natomiast w 26 roku powstaje też polski armator Żegluga Polska. Tak, Żegluga Polska, będę mówił, to nie chodzi o Żegluga Polska, tylko to jest armator, przedsiębiorstwo tak się nazywało. I tutaj już nie mamy kapitału obcego. No właśnie, to wniosek się sam nasuwa. Tak, były jeszcze przedsiębiorstwa armatorskie z kapitałami obcymi, ale nie tak, żeby, no jak na papierze to było, że 40%, tak, mieli wcześniej Norwegowie w Sarmacji, ale ten udział był o wiele, wiele większy i praktycznie to oni decydowali, co te przedsiębiorstwo ma robić. Jeżeli jesteśmy już przy żegludze polskiej, to ten armator związał się z takim armatorem z Svenska Orientlinien. On należał do takiego dużego koncernu Brystryma. I chodziło o to, aby też oczywiście nauczyć się żeglugi, tak, dalej się uczyć, bo tego jeszcze nie umieliśmy. Wielu z marynarzy z kadry, która pływała na statkach Sarmacji, pływała później na statkach żeglugi polskiej. To była, okazała się, bardzo dobra szkoła dla polskich marynarzy. Ale żegluga polska w 1935 roku postanowiła utworzyć linię żeglugową, to jest ważne, lewantyńską. Lewant w tym czasie określano pod względem żeglugowym jako obszar na wschód od Malty. To była rewelacja. Dlatego, że wcześniej statki żeglugi polskiej pływały do Antwerpii, gdzieś tutaj po Bałtyku, tak, do Szwecji, do Londynu, a tutaj na Morze Śródziemnomorskie. Svenska Orientlinien także wprowadziła żeglugę polską do konferencji lewantyjskiej, czyli do organizacji, która kierowała ruchem na Morzu Śródziemnym, co przewożono oczywiście cytrusy naturalnie. Statki były, może już też nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale były w miarę nowoczesne, tylko jeden statek nie był nowoczesny. To były trzy statki, w sumie dwa, jeden odrzucono, tak, i wymieniono na nowocześniejszy, Levant Lechistan. Były one bardzo dobre, tak, te owoce się nie psuły po prostu, naturalnie. Svenska Orientlinien także uczestniczyła, tutaj szwedzka w ogóle flota handlowa miała no, największy jakby udział w obsłudze portu w Gdańsku i w Gdyni. Niemiecka też duży miała, ja tak powiem, żebyśmy mieli jakiś tutaj obraz. Niemiecka, duńska, brytyjska, norweska była tak na piątym miejscu, tylko norweska była z tych wszystkich najnowocześniejsza i w zasadzie im się nie chciało pływać na Bałtyku. Gdzieś tam Daleki Wschód ich bardziej interesował, nie jakiś Bałtyk, tak, mniejsi armatorzy po prostu angażowali się.
Sueska Orientlinie miała swoje, te Brystrom, tak, statki do Gdańska i Gdyni, związała się z maklerem Bergtrans. No i jeżeli chodzi o Danię, to ona w zasadzie pierwsza wprowadziła w jakąkolwiek organizację żeglugową Polskę, to było w 1928 roku. Ona także przyczyniła się do stworzenia Polskiego Towarzystwa Transatlantycko-Okrętowego, PTTO w skrócie, w 1930 roku, w 1934 właśnie przemianowany na GAL. Bardzo takie, powiedziałbym, robiące duże wrażenie statki do, przeznaczone do żeglugi pasażerskiej, no tam przecież był Piłsudski, tak, może on nie działał za dobrze, ale on miał, zadanie było Piłsudskiego, żeby promować polską kulturę, tak, w ten wystrój cały Piłsudskiego byli zaangażowani artyści polscy. Nam też zależało bardzo na tym, aby na liniach pasażerskich się też skupić, żeby nas widziano na morzach oczywiście. I od 1934 roku PTTO zmienia nazwę na GAL, Gdynia America Line. Także tutaj mamy no, linie żeglugowe do Zatoki Meksykańskiej. Konkurencji nie wytrzymał, nie wytrzymała ta linia, dlatego że to był mocniejszy armator Wilhelm Wilhelmsen z Norwegii. No, jeszcze można byłoby dużo opowiadać, ale może Państwo będą chcieli, to oczywiście czekam na pytania. Jeżeli będę mógł, to, oczywiście odpowiem. Dobra, posłuchaj, jeżeli chodzi też, no bo jednak jeszcze jedna rzecz, zanim jakby oddam, zacznę zadawać pytania od Państwa, to niewątpliwie stosunki dyplomatyczne, bo z jednej strony tę pierwszą, tą fazę, no to mi na myśl przychodzi Paderewski, jego obraz, a z drugiej strony to jest ta osoba, która w latach 30. chyba odgrywa najważniejszą rolę, jeżeli chodzi o polską dyplomację, a mianowicie Józef Beck. Tak, tylko tu jeżeli chodzi o stosunki polsko-skandynawskie, należy podkreślić, że stosunki dyplomatyczne były no, niewspółmierne do stosunków gospodarczych. Okej. Znaczy w sensie, że były takie małe, mało znaczące. My próbowaliśmy coś zrobić, ale jakby nasza diagnoza była błędna. Troszeczkę mi ta sytuacja, jestem historykiem, nigdy nie powiem, że historia się powtarza, ale mogę tu powiedzieć, że to przypominało to, do czego nasz rząd ostatnio dążył, no więc do utworzenia Międzymorza. Była koncepcja Józefa Becka, aby stworzyć tak zwaną trzecią Europę. Oczywiście miały być w nią zaangażowane państwa nordyckie, ale także bałtyckie. To był plan nierealny. Ja to też tak interpretuję, to też skądś znamy, mianowicie, że próbowaliśmy, jak to powiedzieć, próbowaliśmy kreować politykę mocarstwową, nie będąc mocarstwem. Tak, to tak się nie da. No, trzeba było zadać sobie pytanie, co my mogliśmy zaoferować dla Skandynawów takiego. No, węgiel, tak, mieliśmy, no, ale od 26 roku. No, fajnie to się układało, tylko później, jak w 26 roku mamy strajk angielskich górników, kiedy oś się skończy, no to było po zabawie. No, wszystko wróciło praktycznie do starych czasów, czyli Norwegia kupowała węgiel od Wielkiej Brytanii, a Szwecja z Danią od Niemiec. Mimo tego, że ten niemiecki węgiel był mniej kaloryczny, był gorszej jakości. Miał być to w mniemaniu Becka związek, który miał być przeciwwagą dla Niemiec, także dla ZSRR. Beck wiedział bardzo dobrze, że dawano mu znać, że Francja nie jest zainteresowana Bałtykiem. Wielka Brytania również, wspomniałem dzisiaj o tym traktacie brytyjsko-niemieckim z 18 czerwca 1935 roku, to praktycznie oznaczało, że Bałtyk ma być zdominowany przez flotę niemiecką. Ale Beckowi chodziło również o to, że w przypadku, gdyby, nie wiem, cieśniny duńskie na przykład zostały zablokowane, Polska czy też państwa leżące nad Bałtykiem nie zostałyby zduszone, dlatego że właśnie Skandynawia miała być tą drogą, przez którą można byłoby się kontaktować ze światem oczywiście. Przepraszam, ja sobie tutaj telefon wyłączę, bo mi brzęczy. Ta koncepcja polityki Becka sprowadzała się
na licznych wizytach. Najpierw odwiedził on na przełomie 1934-1935 roku Danię. Tak mówił, że to nie jest wizyta oficjalna, no ale widział się z królem duńskim Krystianem X. Także nie wiemy, o czym rozmawiał zresztą. W 1935 roku był także w Finlandii. Tam oznaczył prezydenta fińskiego Pera Svinhufvuda, orderem Orła Białego. Tam był najcieplej przyjęty, ale no właśnie, dlaczego tutaj odgrywa rolę geopolityka? Mieliśmy swobodnego wroga na wschodzie, oczywiście, prawda? To jest jedna rzecz. 1936 rok również był w Szwecji, rozmawiał z szefem szwedzkiego MSZ-u Rickardem Sandlerem, ale on jakby chciał zakomunikować swój plan, przedstawić swój plan, natomiast to było takie poklepywanie się w zasadzie po ramieniu. Także był w Norwegii, to też była dwukrotnie jego ostatnia wizyta w Norwegii w 1938 roku i ona zupełnie się nie spodobała Norwegom. Polska była takim krajem, no, z którym trudno było układ wtedy zrobić. No, mamy tutaj Niemcy, niebezpieczeństwo, ZSRR też oczywiście duże państwo. Pamiętajmy, że Norwegia graniczyła w czas ZSRR. Nie chciano się angażować w politykę, w jakieś ściślejsze układy z takim państwem jak Polska. Ale dobrze, bo tutaj te wizyty oczywiście one były kurtuazyjne, dzisiaj to je tak możemy określić. Nawet Kwiatkowski był wcześniej, zanim Beck był ministrem spraw zagranicznych od 1932 roku, od 3 listopada. Też nic nie skrobił. Kwiatkowski był w 1930 roku. I teraz dlaczego Skandynawowie nie chcieli z nami współpracować? To troszeczkę już powiedziałem, tak? A więc obawiali się sąsiadów. Zauważmy, kiedy spojrzymy na mapę, że Norwegia ciąży ku Wielkiej Brytanii. Okej, okay, może z Niemcami mam nic wspólnego, ale również uważa na nich. Dania oczywiście musi się liczyć z głosem Niemiec, tak samo Szwecja, Finlandia, ZSRR. Nie było takiej możliwości. Jeszcze jedna sprawa. Państwa skandynawskie były utwierdzone bardzo silnie, błędnie oczywiście, później zweryfikował rok 39, a także 40, w tym, że polityka neutralności ma sens. Jedynie Szwecja na tym dobrze wyszła. Podczas II wojny światowej. Znaczy, też jest, to musi być jeszcze, nie wiem, czy jest zbadane, aczkolwiek to jest taki wstydliwy wątek. Szwedzi pomagali Niemcom, tak powiem, podczas II wojny światowej do 1943 roku do Stalingradu. Później to jakby ta pomoc, to poparcie malało. Ale byli przekonani w tym także, jeżeli będziemy neutralni, no to nam się nic nie stanie. Zresztą oni mieli już swój własny związek, Grupa Państw Oslo, utworzony w 1932 roku. Złożona oczywiście z Norwegii, ze Szwecji, także z Danii. W 1934 roku weszła do tego Finlandia, bowiem bała się ZSRR, ale no, jakoś tutaj pozwolenie dyplomatyczne otrzymała. Było to niebezpieczne, było takie angażowanie się. Ten projekt tego Międzymorza oczywiście też nie mógł wyjść z tego względu, dlatego że my mieliśmy, to jest znany fakt, napięku z Litwą. Ta diagnoza była błędna kompletnie. Ja się dziwię, czemu taki pomysł w ogóle był? Nie, może nie było innego, nie wiem. Nie. W każdym razie no to nic nie dało. Tak? To były wizyty, które, no taka turystyka w zasadzie, jak się okazało. Słuchaj, zmierzając do końca tej naszej rozmowy, takie podsumowanie, takie chyba pytanie, które jakby połączy to wszystko, o czym ty mówiłeś, wspólną klamrą. To odniosłem trochę wrażenie, że to my chcieliśmy mieć dobre kontakty ze Skandynawią, troszkę jakby tą powiedzieć, tą szczególnie armatorów przyciągać do siebie, a nie do końca chyba my dla Skandynawii byliśmy tym atrakcyjnym krajem. Tak, to się zgadza. Okej, okay, dobrze. To się zgadza. No, nie podobał się na przykład, nie wiem, przewrót majowy, tak? Mhm. Tutaj już oskarżano Piłsudskiego, że jest faszystą, chociaż też pamiętajmy, że bardzo dużo było organizacji faszystowskich, skandynawskich we wszystkich państwach praktycznie. One odegrały większą bądź mniejszą rolę, ale oczywiście były, nie odegrały takiej dużej roli. Tutaj największe znaczenie miała jednak geopolityka. Mhm. To mówimy czasami o jedności Skandynawii, ale oni też nie byli dogadani podczas II wojny światowej.
To już się w zasadzie zaczęło od XIX wieku, kiedy istniał taki pogląd jak pan Skandynawius, Skandynawius, no więc że mamy państwa skandynawskie, kochamy się, tak, jak będzie niebezpieczeństwo, sobie pomagamy. Więc zaatakowały Danię w 1864 roku, nikt nie pomógł. Okej, no nie masz 1940, to samo. W 1939 roku ZSRR zaatakowało Finlandię. Też nie pomógł. Były takie próby, oczywiście szwedzkie wojska, Norwegowie też walczyli na froncie fińskim, ale z własnej woli, tak? Tak jak dzisiaj ochotnicy na Ukrainie, ale rządowej pomocy nie było. Norwegom też nie pomógł, Duńczykom też nie. Okay. Był jeszcze taki film, Felsuk im Pulen, to nakręcili go Niemcy i oni pokazali, to było perfidne bardzo, oni pokazywali, wyświetlali ten film w państwach skandynawskich, a później to samo robili, co to był film Felsuk im Pulen, czyli ta kampania w Polsce, a później to samo mniej więcej robili w tych krajach, tak? W sensie w Danii i w Norwegii. W Szwecji nie zaatakowano, ale to trochę wybiegam poza dwudziestolecie międzywojenne. Były plany takie, były plany, ale stwierdzono, no OKW, tak, Oberkommando der Wehrmacht stwierdził, że Szwedzi jednak się dozbroili, są za mocni. Zresztą terytorium też nie sprzyjało. Dobra, posłuchaj, czas na pytania od naszych gości. Pan Michał pyta, czy i kiedy przetłumaczono na język szwedzki Potop? O, nie mam takiej wiedzy. Jest to bardzo prawdopodobne, bo Sienkiewicz, natomiast Quo Vadis, tak, bym wiedział, ale tutaj nie mam wiedzy. To jedynie mógłbym odesłać, chociaż to jest starsza pozycja, ale do bibliografii. Ta osoba się głównie zajmowała tworzeniem bibliografii szwedzkiej, Józef Tyrpućko, taki pan był. Ale nie miałem tego nawet w ręku. Wiem, że tam ponad 3000 pozycji jakoś tam wyszczególnie. Jest to możliwe, aczkolwiek nie mam takiej wiedzy. Dobrze, słuchaj, jeszcze jedno pytanie od pana Michała, ale już związane w ogóle z polityką bardziej. Jakie były reakcje w państwach skandynawskich na klęskę wrześniową? Znaczy, była obawa przede wszystkim, ale znaczy, ja się zastanawiam, co odpowiedzieć, dlatego że myślę o tym, co te państwa mogły więcej zrobić. One, znaczy przedstawiciele tych państw, tutaj królowie, tak, Gustaw V, król Szwecji, Krystian X, król Danii, Håkon VII, król Norwegii, spotkali się w Göteborgu i stwierdzili, że będą neutralni. No ale no, jak jesteś neutralny, no to później też historia pokazała, że możemy cię najechać, no, co z tego, że jesteś neutralny, a my mamy więcej wojska i co nam zrobisz, prawda? Taka była reakcja. Ja nie wiem, tutaj, bo jeszcze trzeba pomyśleć w ten sposób, czy można było współpracować ściślej albo z III Rzeszą, bo były takie propozycje od III Rzeszy, albo z Wielką Brytanią. No akurat walki nie wybrano, jeżeli chodzi o Duńczyków. Ta wojna bardzo krótko trwała. Norwegowie mieli nadzieję, że oczywiście z pomocą aliantów być może się uda oczywiście odepchnąć. Terytorium, tak, też odgrywa swoją rolę. Fiordy, góry i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście z tego nic nie wyszło. Ale pamiętajmy jeszcze o takiej jednej postaci. Haugland Kot, szef MSZ norweskiego. On był zarówno antybrytyjski i antyniemiecki, ale bardziej antybrytyjski. Także ta neutralność, tak, trzymajmy się razem oczywiście, zobaczymy co będzie. Drodzy Państwo, to przekonanie z I wojny światowej o tym, że neutralność jest doskonała, bardzo dużo rolę odgrywało, aby nikomu nie szkodzić, nie angażować się, nie mieć zbyt dużego wojska. Natomiast czemu to nie zadziałało? Dlatego, że technologia i technika poszła naprzód. To zdobycie Skandynawii już nie odgrywało takiego problemu, chociaż patrząc na to, co Rosjanie, Sowieci robili w Finlandii, to jeszcze znak zapytania można postawić. Troszeczkę mi ten konflikt fińsko-sowiecki przypomina to, co się dzisiaj na Ukrainie dzieje. No a Szwecja dozbroiła się i trudne terytorium, zresztą geopolityka też tutaj odegrała rolę, dlatego że nie było sensu podbijać. No jest nad Bałtykiem. Mamy sojusz, tak, z ZSRR, mówię, z perspektywy Berlina, z Moskwą, tak, zajęliśmy Norwegię. No to
Okej, okay, współpracujemy z nimi. Neutralność, neutralność, to było to, spotkania, neutralność, deklaracja neutralności, taka była reakcja. Tak, może to. Słuchaj, ostatnie pytanie od pani Zuzanny, jak na razie, bo nie widzę więcej pytań. Wilhelmsen wciąż istnieje w Gdyni, czy to ten sam armator? Tak, to teraz się różnie nazywa Wilhelmsen, oczywiście drugie swoje biuro ma w Szczecinie, ogromna firma. Największy armator norweski powstał w 1861 roku, z tego co pamiętam. I właśnie też duże zasługi dla przewozu towaru. No, tutaj się pojawił wątek australijski. Nagrodę też dostał od rządu australijskiego za udział w przewozach. Zauważcie, ja nie wiem, jakie jest logo oczywiście w Gdańsku, czy też w Sopocie, nie pamiętam dokładnie. Wiem, że w Trójmieście jest biuro. Ale na kominie jest kolor czarny komina i takie dwa pasy niebieskie. I to znaczy nothing to eat and plenty to do. Tak, to też nam troszeczkę też mówi. No, firma z tradycjami. Dobrze, dobrze, że oni mają u nas swoje biuro. Oczywiście. Mhm. Tak, to jest ta firma. Dobrze, jeżeli widzę więcej pytań, to ja powoli będę kończył. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej kafejce historycznej. Temat Polska a Skandynawia w dwudziestoleciu międzywojennym. My spotkamy się na koniec kwietnia, już bezpośrednio po świętach wielkanocnych. Porozmawiamy sobie o alkoholu i o tym, co dawniej pisał. Się też było troszkę, nie? No troszkę, a rozwinięcie w kwietniu no, czeka nas chyba, jakby to powiedzieć, opowieść o grubych imprezach, szczególnie, że jakby osoba, którą zaprosiłem, jak teraz jakby pisaliśmy, no to napisała do mnie, że no będzie grubo. Także... Alkohol też ważną rolę tutaj odgrywał, już jak jesteśmy przy tym wątku. Jeżeli chodzi o tą całą diagnozę, tak, przy tych pierwszych misjach gospodarczych, z Galicji właśnie no, chciano stamtąd alkohol transportować. Wiedziano, że tam się produkuje bardzo dużo, ale no, te wypadki wojenne spowodowały, że no, nie było czego dostarczyć za bardzo. Ale na to też zwrócono uwagę, oczywiście. To Skandynawowie lubią wypić, nie jest tajemnicą. Chyba wydaje mi się, że Europejczycy generalnie lubią pić. No wszystko zależy co. No właśnie. I zależy, co potem robią. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie, jeżeli chodzi o pytania, nie, dziękuję. Ja się rozłączę, jeszcze Jordan się nie wyłączaj. Dziękuję. Ja dziękuję Państwu, oczywiście, za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że Państwu się podobało to, co powiedziałem. I widzimy się w końcu kwietnia. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.